mądrości przekazane przez Paramahansę Yoganandę, każdy, kto został źle potraktowany. Każdy, kto został źle potraktowany, powinien po prostu powiedzieć wewnętrznie: wybaczam ci, bez odczuwania lub wyrażania złośliwości czy sarkazmu. To doświadczenie jest bardzo uzdrawiające i podnoszące na duchu, a miłość, którą wyraża wewnętrznie, przepływa również przez eter do serca krzywdziciela. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod zmiany wroga. Nienawiść do wroga czyni go silniejszym. Z drugiej strony, życzliwość osłabia jego wrogość, aż w końcu zda sobie sprawę ze swojego błędu. Paramahansa Yogananda, The Second Coming of Christ. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj proszę o subskrypcji, łapce w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. Jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym. W ten sposób staniesz się współtwórcą.